Siemanko, ja jestem Lucek, witam was na kolejnym odcinku z GTA Online. Będziemy testować nowy samochód z Astona Martina DB11 w wersji opancerzonej. Przynajmniej tak wygląda z przodu trochę. A z tyłu, o kurde, Nissan 370Z. A z przodu Aston Martin? Nie, ty, to jest Nissan 370Z. Na miniaturce wygląda jak Aston Martin DB11, czy DB10? Nie, DB10 chyba. Nie wiem, ale wow, wygląda spoko. Fajnie jakby dodali wersję cywilną, nie? Tego auta. Wow, jakie on ma kozackie felgi z tyłu. A z przodu ma inne. Nieźle. O, siemanko. Co? I stoi w miejscu. What the fuck? Aha, bo on jeszcze nie wie jak grać. Próbuję tutaj różnych przycisków, żeby mnie strzelić. Ja mam pancerną płytę z przodu, więc chyba jestem niezniszczalny od tej strony. Dobra, nie będę mu tam psuł zabawy, niech się bawi. Okej, więc tak to wygląda. Ej, bardzo spoko. Już mniej. Ten pojazd raczej nie jest do tego, żeby przepuszczać pieszych na pasach. Zdecydowanie też nie do korków. Woo! Ty, jak on wywala w kosmos. A ten taran jest całkiem spoko. Chociaż nie wygląda na taki, który by aż tak wywalał w kosmos. To jest wersja bez tuningu żadnego. Ej, ale to jest autentycznie. Tak jakby 1 do 1 Nissan 370Z. A może bardziej 350Z. Ciężko zgadnąć po tych tylnych światłach. Ale autentycznie, nie? W sklepie wyglądał bardziej jak właśnie jakiś Aston Martin, ale teraz... To jest kurczę Nissan 350 albo 370Z. Dajcie znać co myślicie o tym aucie. Mi się z wyglądu podoba, gdyby nie było opancerzony. O, goni mi jakiś śmigłowiec? Czyżby? Cywilny, czy też nie? A, chyba jest zainteresowany nową furą. CJ! Jakiś przyjazny gracz. Chcę zobaczyć samochód, czyżby? Czy będzie mnie zabijał? Różnie to bywa w tej grze. No dobra. Wygląda na to, że będę miał towarzysza broni. Wsiadaj ziom, jedziemy na tuning. Tak z dupy w ogóle. No dobra. Chodźmy do garażu, stunigujmy tę furę. Zróbmy wrażenie na moim nowym przyjacielu. Pokażmy mu jak się wożą gracze z Dubaju. Jesus. Nie, wsiadaj, bo będziemy tunigować. Dobre jest, patrz. Kurde, ma nowego przyjaciela, super. Tunigujemy. Jest tak, hamulce. Dopalacz. Nie wiem co to robi, to boczne uderzenie, ale pewnie wy mi powiecie w komentarzach. Co to? Wzmocniony zderzak? Ale... No dobra. Pyk. Pyk. Dobra, nadwozie. Oh yeah! Super! Ostrza. Oh yeah! Płyty. O, super! I lokezik mamy taki na dachu, ekstra. Ciężki pancerz, 300 tysięcy. Zaraz hajsu mi zabraknie. Jakaś klatka, co to? A, tam. Instalujemy. Co? Słony tylnych kół? Może być. Silnik. Cyk. Wydech. Starczy mi hajsu w ogóle na ten tuning? Jeszcze nie wiem. Gdzie tu jest ten wydech? Aha. Nie, ten jest kozacki. Okej. Okay. Błotniki. Cyk. Maska. Oho! Spoko. Ale chyba wolę taką. Wygląda na bardziej opancerzoną, nie? Ale musimy wziąć tą, bo ta jest droższa. Dobra, światła tu możemy zmienić. To nie, to klaksony. Gdzie są światła? Tu. Jak to świeci niby przez ten taran? Elektryczne światło, okej. Okay. Oznaczenie. Takie. Takie są, nie? O, możemy wywalić też oznaczenie. Dobrze, wywalamy. Nazwę to mnie nie interesuje, tablica mnie nie interesuje. Tylna szyba. Oh yeah. Spoko, nie? Można z tego nawet całkiem fajne pojazdy zrobić, żeby wywalić te kolce, tak? Takie nawet całkiem spoko wyglądające. Jezus.
Jedziemy zaraz się tym przejechać, zobaczymy co się da z nim zrobić. A podejrzewam, że to samo co z poprzednimi pojazdami, nie? Tylko trochę taka inna wersja. Okej. Chociaż ten poprzedni kolor był spoko. Ty wysiadasz? Kurczę, zobacz jaki tuning dowalam, nie? Chcę pooglądać się. Spoko. Nie wywalaj mnie z mojej fury, ziom. Tutaj możemy zmienić kolor felg. Zaraz go potnie, nie? Teoretycznie to go chyba pocięło. Nie, zobacz co się dzieje. Się zatrzymuje ta piła, ale chyba nie mogę go teraz zabić. Spoiler? No nie. Co? Jezu. O kurde. Dobra, biorę to. Ekstra. Skrzynia biegów. Ej, to będzie chyba szybkie auto. Czy on spadł? Nie, wydawało mi się. Pionowy skok. Ej, mam jeszcze hajsy? Mam. Dobra, bierzemy. Do ostatniej kropli krwi. Luksusowe koła, zobaczmy. Okej. Okay. Zostawię te standardowe, bo są fajne. Ulepszenia. Ciekawe, czy są kul... Ej, co mi tu zmieniło? Dobra, nieważne. Broń. Taran. Mega ostrze. Ej, bo ja nie wiem, mi hajsu nie starczy już, nie? Biorę chyba to. Działko. O, to będzie super. Patrz, już nie mam hajsu. Na minę mi nie starczy. Nie? No, już nie starczy mi na minę. A po co mi te miny? Już wszystkie i tak sprawdziłem. Dobra. Jedziemy. Dobra, te lasery są najlepsze, bo są najbliżej środka i najbliżej, najbardziej celne będą z tych wszystkich, nie? Wow! Fajnie to wyrzuca w powietrze. What? Get in! I na tym się kończy podróż. O nie! Zabiło go! O shit! Nie mogę... Ej, nie mogę się ruszyć! To jest kolejna taka sytuacja. Nie, czekaj, coś się ruszam. Cofaj, cofaj, cofaj. O, o, o! Działa, działa, działa. Także no, nie za dobre są te pojazdy. Akurat ten... ten taran, nie? Może. Gdzie jest ten ziomek? Jadę po niego. Ja nie to chciałem mu zatrąbić, ale zapomniałem, że się... Ach, trudno. Gdzie on jest? Nigdy więcej korku. Turbo, kurde. Ty, jak ja mam go teraz wsiąść? Siadaj, ziom. Siadł jakoś, okej. Jedziemy kogoś dobić. Czekaj, czekaj, gdzie jest? O, tutaj jest jakiś typek. Ach, kurde, daleko chyba jest. Musimy poszukać innych graczy. Kurde. Dobra. Tam ktoś. O, tutaj jest dwóch. Zobaczmy, co oni na to powiedzą. Pokażmy, jak się bawią gracze z Dubaju. Tu jest jakiś typo. O, chyba nie ogarnia. Skuterek. Tutaj jest jakiś. O, porozmawiajmy z nim. Kurde. Rzuca tym trochę. O, ten nie jest taki sterowny. Yeah. O kurczę, tutaj jest jakiś. No chodź, chodź, gdzie uciekasz? Muszę przetestować nową broń.
Schował się w klatorach. Pocięło go. Okej, okay. Ten taran, co mam z przodu teraz, on dobrze działa na samochody, jeśli się jedzie wolno, nie? On tak wywala do góry fajnie. O. Ten akurat był za wysoko zawieszony, ale ten już nie. A właśnie, ciekawe, czy dałoby się zniszczyć śmigłowiec z tym skokiem, jak myślicie? To byłoby super. Czekaj, tylko trzeba to jakoś z wyskoku zrobić. Ach, nie. Ciężko. A tu mam jakieś. Te pojazdy są mega wytrzymałe. I chyba ten akurat ma zbrojone wszystko. Nie można zabić w środku człowieka. O, proszę bardzo, kradzież pojazdu. Nowoczesna policja w Los Santos goni przestępcę, który właśnie ukradł samochód. Trzeba go jak najszybciej złapać. To jest niebezpieczny. Bardziej niebezpieczny ode mnie. Z tym ukradzionym samochodem. Ciężko się prowadzi ten samochód mój. Tak się łatwo go odwrócić, wiecie? Dobra, na górę jedziemy, spoko. Na skróty trochę. Pyk. O, gdzieś tam skręcił. Gonimy go. O, the emanation. Spoko, nie mam min niestety. Ale chyba wiem, jak możemy temu zaradzić. Au! Dobra. Zostawił tutaj swoje ukradzione auto, to na pewno on. Dobra. Ty, patrz, jak zostało to tutaj naprawione. Nie można tego... O! A, ty. Trudno. Przydałyby się miny te takie, IEM albo coś tam. O, teraz nie wywaliło do góry. A co się stanie jak... Potnijmy trochę gliniarzy. O kurde, nie mogę się ruszyć. A tam nie mogę. Płacz, kurczę, ekstra. Dobra, trochę żeśmy zrobili tutaj rozpiernicz, nie? Ale to nic. Dobra, kto tu jeszcze jest? W ogóle jest gracz na sesji. O, malutko. Fajny by był ten pojazd bez całego tego uzbrojenia, nie? Nawet by ciekawie wyglądał taki Nissan. Ej, jednak mogą mnie trafić gliniarze. Zobaczcie, trochę mi obrażeń zadali, nie? Jak jestem w środku. O! Co? Przebili mi opony? No nie! Jak to jest możliwe? Przecież ja tutaj... Mam taki uzbrojony są. Czy ja instalowałem... Nie, no chyba były zainstalowane te opony kuloodporne, co? Trzeba podjechać do warsztatu. Się podreferować. Jak się jeździ tym samochodem? Tak dziwnie trochę. Ciężko dosyć. Znaczy, łatwo go wprowadzić w poślizg. Łatwo czymś gdzieś zahaczyć, o krawężnik chociażby. Powinna być taka wersja cywilna tego auta, moim zdaniem. Jak poleciał. Spoko, gaz! Zastanawiam się, czy inny taran lepiej by wywalał te pojazdy w powietrze, ale samo uderzenie takie czołowe z jakimś pojazdem sprawia, że no tracimy dużo kontroli nad autem. To mnie trochę niepokoi. Ale myślę, że dużą zaletą tego pojazdu jest to, że mamy tutaj blisko siebie te dwa przednie działa laserowe, dzięki czemu to strzelanie jest bardzo celne. Tak? To jest bardzo dobra rzecz w tym aucie. No i możemy mieć oczywiście nitro, możemy chip skakać. Ciekawe, czy przeskoczyłem przez wiadukt. Myślę, że może się udać. Uwaga.
gdybym podniósł dziób wyżej, to chyba by się udało. Bardzo niebezpieczne są takie momenty jak teraz, gdy przód opada i może się o coś zahaczyć. Zwłaszcza z tym taranem, gdy mamy takie długie tarany, to jest to mega niebezpieczne. Całe szczęście, że te tarany można sobie ściągnąć. A tak się zastanawiam, czy jeśli raz je kupimy, jak to było GTA, jak się raz kupi te tarany i potem zainstaluje się tą opcję bez tarana, czyli odinstaluje taran, to czy później będzie można sobie za darmo wrócić do poprzedniego, do poprzedniej opcji? Ja już nie pamiętam, jak to było. Ale za to pamiętam, jak pojechać jakiś graczy. No dobrze, tutaj mamy ładunek do zdobycia, ale tam nie ma nikogo, więc mnie to nie obchodzi. Zjedźmy sobie... Kurczę, nikt tutaj nie gra na serio. Każdy tam jakieś... Coś sami nowi gracze chyba grają w GTA. Szkoda mi ich, bo chciałbym przetestować moją nową maszynę. Bardzo mi przykro. Ale musiałbym popsuć grę dzisiaj. Sprawdzę moją nową maszynę w akcji. O, właśnie tutaj fajnie wskoczymy. Cheap. Zmieszczę się czy nie? O, proszę. Ty, patrz jaki stancik. Pięknie. Kurczę, naprawdę ciężko. Ciężko się nim jeździ. Okej. Dobra, tu jest jakiś ziomeczek. Co on sobie tam robi? Kolejny jakiś taki, co wszedł gdzieś i nie wie jak zejść. Okej, chyba wszedł na parking. Dobra wiadomość dla mnie, a może nie? Co on ma za pojazd? Aha. Ej, ma taką samą furę jak ja? Niemożliwe, nie może być. Ciśniemy za tamtym. Jak to teraz wygląda? Cyk! Nie ma takiego wyprzedzania. O, ty. Będzie mnie strzelał? Będziesz mnie strzelał, ziomek? Ja cię mogę poszczelać. Policja go złapała, poszedł odebrać swój pojazd. Co to było z tą policją? Jezu. To jest właśnie GTA, a nie jakieś Red Dead Redemption. Ty, rozbił się! Co? Chłopie, to było na środku, mogłeś to ominąć. Kurde, miałem już milion takich akcji pewnie teraz. Patrz, też ma lasery, ale ja mam lepszy taran. Pyk, ja wygrywam. Pyk, zobaczcie, elegancko. Wygrałem go. Także ten taran jest dobry na małe prędkości, nie? On po prostu wystrzeliwuje wszystkich w powietrze. Kurde. Co? Zabiłem go od dołu? O kurde, jak to dobrze strzela. Patrzcie na to. Kurde, dobre są te lasery. Ekstra. To nie wiedziałem, że tak... To przebija chyba pancerze w takim razie. Ja wiem, co przebija ich. Wracam do swojej fury. Cheap. No i zaraz, bo to chyba moja fura stała, czy coś. Policja go zabiła. K.I.O. mnie też coś zabiło. Policja chyba. Spróbuję dobiec do swojego auta. Nie, ja muszę dokończyć mój test. Gdzie jest moja fura? Odholowali mi ją. Kurde, muszę zrobić to samo, co tamten ziomek. Cholera. Będziemy się bić na snajperki, jak kiedyś. Gdzie on jest? Tam. Widzę cię. O, dobrze się strzela. Dobra. Niech no tylko tu przyjdzie. O. Oh. What? Okej. Innym razem. Chyba sobie po prostu sprowadził swoją furę. Niedobrze. Jedźmy do niego i wyjaśnimy typka. Oni za dobrze grali. To wywracanie jest spoko. Tylko akurat w tym aucie ten taran jest za duży. Strasznie destabilizuje furę. Chociaż nie wiem, czy to ma wpływ w ogóle. No dobra. Cyk! Patrzcie, jakie stunty tu można robić. Teraz to tak. A nie takie GTA nudne. Ci tylko Michaelem chodziło. Okej, jadę wyjaśnić typka. A myślicie, że te fury pływają? Teraz sprawdzimy. A kurde.
Dobra. Gdzie ty jesteś, boy? Jo, patrzcie, to wystarczy tylko trochę dotknąć. Ale i tak jestem zawiedziony, że nie kroi tych graczy na kawałki. Tak powinna wyglądać. Co jest aktualizacja? Nie ma żadnych animacji dodatkowych. Jestem zawiedziony. Bardzo. Ech. Panie AFK, ja nie wiem, mało coś graczy jest w tym GTA. O, zobaczymy, jak potraktuje ciężarówkę ten mój pojazd nowoczesny. O, ciężarówka to nie daje się tak łatwo. Ciekawe, czy tym płomieniem można coś podpalić. W GTA 4, jak coś dawało płomienie, to można było coś podpalić, nie? Tak było. Tutaj chyba też. Cyk! Patrzcie, wyląduje na nim. Ach! Można się w sumie tak pobawić. Jak Ruinerem 2000. Ruiner miał jeszcze spadochron, to można było precyzyjniej, nie? Dam radę na nim wylądować? Spróbujmy. O kurde. Trochę tak do przodu wywala, nie? Damy radę. Dobra, wiem jak to zrobić. Będzie stał tu na światłach. Spróbujmy się tak ustawić w miarę w takiej odległości jak trzeba. Cyk! Yeah, boy! Jedziemy! Yes! Patrz, mogę pod niego wjechać. I tak... O kurde, najlepsza ciężarówka chyba była, do niej mogłem ten taran zainstalować. Yeah, patrzcie, kurde, pięknie. Gdzie jest to dawny GTA? O właśnie, a ludzi? Jeszcze ludzi, no ludziach nie sprawdzałem, jak to działa. Piszcie, co myślicie o tym pojeździe. Trochę ciężki do prowadzenia. O, ten znam. Zobaczcie, jakiś nowy tuning sobie zrobił. Zapraszam was na kolejne odcinki. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.